kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla was vloga. Przyjeżdża mój młodszy brat cioteczny i mam dla niego niespodziankę. Jeżeli obserwujecie mnie na moim Instagramie, właśnie tam wspominałam na Instastory i pod zdjęciem, że właśnie przyjeżdża i mam dla niego super niespodziankę. Jak przyjadę ze szkoły, to wam pokażę. Dzisiaj jest piątek, także weekendu porządek. Dzisiaj mam również sprawdzian z języka polskiego, ale już ostatni w tym tygodniu, także lecę do szkoły i później się do was odezwę. Witajcie kochani, po kilku godzinach wróciłam do domu. Zaczynamy weekend, bardzo się z tego powodu cieszę. Naprawdę, jakoś ten tydzień bardzo szybko mi zleciał, nie wiem o co chodzi. I mam nadzieję, że już niedługo będą wakacje, że ten rok szkolny tak szybko minie. Trzymajcie kciuki. I co? Jest trochę zimno na dworze, ale jest już cieplej niż było dwa dni temu. Dwa dni temu naprawdę było chyba 0 stopni w dzień, więc no naprawdę mega zimno. Ten weekend zapowiada się naprawdę bardzo pracowity. Zaraz zjem obiad i później prawdopodobnie jadę na chwilę jeszcze z moją mamą do sklepu, ponieważ ona chciała tam kupić kilka rzeczy właśnie do domu, więc właśnie jej potowarzyszę. Dzisiaj nie mam nic takiego szczególnego do robienia, nagrywam dla was vloga. A jeśli chodzi o tą niespodziankę, którą mam dla mojego młodszego brata ciotecznego, to zaraz wam ją pokażę. Mam nadzieję, że będzie tym zafascynowany i zobaczymy. Właśnie razem z nim nagram później, jak otwiera to. I tak to się prezentuje. Są to takie kulki z futra, czyli Fur Balls, i zobaczcie, zapowiada się naprawdę słodko. Tutaj mam taki kolor niebieski, lekko miętowy, a tutaj różowy. Może nam się trafić kotek, króliczek albo piesek, ale wszystko wam opowiem, jak już będzie mój brat cioteczny. Także mam nadzieję, że mu się spodoba. Jedno może ja otworzę, drugie może niech on otworzy, na przykład niebieskie. Jest to w kształcie takiej kulki, takie zlepione i nie wiadomo, czy jest to kotek, króliczek czy piesek. Trzeba to umyć, później wyczesać, wysuszyć i mamy pięknego pluszaczka. Powiem wam kochani, że w następnym tygodniu, właśnie po weekendzie, będę miała naprawdę sporo rzeczy w tygodniu, ale nic nie przebije tego tygodnia. W tym tygodniu, czego ja nie miałam, to naprawdę graniczy z cudem wymienić, miałam po prostu wszystko. Kartkówki, sprawdziany, kartkówka z fizyki, z chemii, sprawdzian z polskiego, dziś sprawdzian diagnostyczny. No jest tego mnóstwo. No i jeszcze w następnym tygodniu będzie tego sporo. Dodatkowo doszedł mi jeszcze angielski dodatkowy raz w tygodniu, więc sporo tego wszystkiego jest. I o późnych godzinach wracam do domu, ale nie narzekam. Odzywam się do was już trochę później, zrobiłam sobie jakiegoś takiego luźnego koczka i jadę z moją mamą do sklepu, do Ikei prawdopodobnie, także dawno w tym sklepie nie byłam, także zobaczymy. Hej kochani, jestem właśnie w Ikei i spotkała mnie moje Wicki. Chcecie kogoś pozdrowić? Pozdrawiamy naszą koleżankę Gosię, która też również zawsze ciebie ogląda. Pozdrawiamy! Wyszłyśmy właśnie... Nie wiem, po prostu zaraz padnę. Teraz mi samochód przyjedzie i będzie tyle. Właśnie wyszłyśmy z Ikei, nie wiem jak mówicie. I chciałabym pozdrowić moje Wicki, które dzisiaj spotkałam. Nie wszystkie były na vlogu, bo no nie wszystkie chciały, ale pozdrawiam. Witajcie kochani, ja wróciłam do domu. Powiem wam, że myślałam, że zajmie nam tu krócej, ale jest już godzina 21 prawie. Także powiem wam, że naprawdę ten czas mega szybko leci. I zaraz wam pokażę, co kupiłam. Więcej moja mama rzeczy kupiła właśnie takich do domu, a ja tylko jakieś tam pojedyncze rzeczy. Ale i tak jestem zadowolona, że właśnie z nią pojechałam, trochę jej doradziłam. I teraz czas na mini haul zakupowy. Tutaj takie tasiemki. Jeśli oglądacie mnie dłużej, to wiecie, że uwielbiam tasiemki. Dekoruję nimi zeszyty do szkoły. Tutaj akurat mam takie urodzinowe.
Ta nie za bardzo mi się podoba, ponieważ ma napis Happy Birthday. Naklejać w zeszycie tasiemkę z napisem Happy Birthday, no to tak słabo. Ale te bardzo mi się spodobały. Może jak będę miała urodziny, to wtedy tą sobie będę przyklejała. I jeszcze kupiłyśmy dla Julki taki jakby jeden zestaw. Jest to taka pościel jakaś z nowej kolekcji. Z takimi kropeczkami, taka minimalistyczna, ale bardzo ładna. Poduszka jedna jest biała, w szare kropeczki. Bardzo mi się właśnie spodobała ta pościel. I również dla Julki jest taka ozdobna świeca w bardzo ładnym takim kwiatowym zapachu. W szarym kolorze, także na pewno sobie postawi gdzieś na biurku czy na szafce. I teraz mój jakby taki set. Również pościel, taka sama tylko w kolorze pudrowo-różowym z białymi kropeczkami. I również jest jedna biała poduszka z pudrowymi kropeczkami. I dla mnie również taka ozdobna świeczka w bardzo ładnym zapachu i ona ma kolor taki pudrowo-różowy. I dla mnie jeszcze taka doniczka z kwiatkiem do pokoju w pudrowo-różowym kolorze. Właśnie ta doniczka, bardzo ładny, na pewno sobie postawię na parapecie. Także kochani, my widzimy się jutro, już nie mogę się doczekać niespodzianki, którą przygotowałam dla mojego brata ciotecznego. I co? Widzimy się jutro. Buziaki, pa pa! Witajcie kochani, sobotniego ranka, ja właśnie wybieram się do ortodonty, zobaczyć co tam z moim aparatem i co, później się do was odezwę, przychodzi do mnie mój brat cioteczny i daję mu niespodziankę, także dobra, ja już do was tutaj nie zanudzam i jadę do ortodonty. Prezent! Jeden będzie dla ciebie, proszę bardzo. A to Meli! Dla Meli, tak! Zaraz zdejmiemy tutaj, otworzymy i Nunio będzie otwierał ze mną, tak? Tak. Dobra, to ja biorę nożyczki i otwieramy. Tak, to ja mam prezent. To ja mam prezent tutaj. Hej kochani, jestem już tutaj z moim młodszym bratem ciotecznym. Ja będę trochę ucięta, ale ważne, żeby on tutaj był. Tak, pomachaj ładnie. Nie. Mamy tutaj nasze Fairballs, otworzyliśmy, tak? Tak. I teraz Leoś będzie patrzył, co mamy w środku. Tak. No, to otwieraj. Tada. Co to? Trzeba to umyć. To nie prezent. Zobaczymy, to na razie jest takie zlepione. Zobacz, tu ma oczka. Tak? Tak to się prezentuje w środku. Leosiu, pokaż, co tutaj jeszcze jest. Zobacz. To jest jakaś szczoteczka. Tutaj mamy też obruszkę taką. Obruszkę taką. Proszę bardzo. Dziękuję. Tutaj też mamy instrukcję, co po kolei mamy robić, tak? I wyjmujemy. Jak widzicie, tak to się prezentuje. Tutaj ma oczka takie słodkie. Mamy fioletową szczoteczkę, proszę bardzo. Zobacz, już nie czeszę. Zaraz będziesz czeszę, tak. I mamy kokardkę. Proszę. Leoś już tutaj się zajmuje swoim Fairballs, a ja teraz będę otwierać moje w kolorze różowym. Leosiu, poczekaj, bo wiesz co, na początku będziemy musieli to umyć, wiesz, a później dopiero będziesz to czesał, tak? Trzeba umyć. Zaraz weźmiemy wody troszeczkę, nalejemy do miseczki. Trzeba tutaj rzucić. Tak, Leoś powiedział, że tam, ponieważ tam mamy miski. I zaraz wezmę, naleję wody. Wow, ciocia też ma, zobacz. Ciocia ma jakiego koloru? Różowego. Tak. Różowego. Mam również kokardeczkę. Takie same. I mam tutaj szczotkę. Też w kolorze fioletowym. I mam obruszkę w kolorze jakim? Niebieskim, kochanie moje. I również tutaj mamy instrukcję. Mam tutaj miski, Leoś już tutaj włożył, zaraz będziemy wkładać, to będzie jedna twoja miseczka, druga będzie moja, tak? Tutaj sobie swój zestaw połóż, o, twoja kokardeczka i szczotka, a tu moje, tak? Opla, super! I będziemy to, co robić z tym? Umyć! Umyjemy! Umyjemy! Proszę bardzo! Jeszcze pianki do mycia. Mam tutaj jeszcze taką piankę do mycia i trochę damy jej, tak? Proszę bardzo. Piana? Piana. I trochę cioci, tak? I trochę cioci. Za chwilę.
kolejkę. Mamy już przygotowane miseczki i teraz wrzucaj ładnie. Wow! I do środka zanurzamy. Umyję się. Zaraz się umyję i zobaczymy, co to jest. Zobacz. Co tutaj się dzieje? Zobaczcie. Zobaczcie. Wow! Myje się. Co to jest? Króliczek jakiś, tak? Króliczek. No myj, Leosiu, i ciocia myje swoje. Ja cię nie umyję, ja cię nie umyję. No to ja ci pomogę, chodź. Poczekaj. Myju, myju. Wow. Myjesz króliczka? Ładnie myjemy, tak? Ja cię cię podobę. Trudno, to myjemy dalej. No myj ładnie króliczka. Ty swojego, ja swojego. Ciocia też myje. I okazało się, że ciocia chyba też ma króliczka. Zobaczcie. Też mam króliczka, tak? Wow, ale super myjesz, wiesz? Pokaż, Leosiu, zobacz, to jest mój króliczek. A teraz pokaż swojego. Fajny, nie? Podoba ci się? No to super. Ręczniczek? Co ciocia ma? Ciocia ma wyjąć. Już ci wyjmuję. To wyjąć. Już wyjmujemy, tylko trzeba ręczniczek w tej miejsce zrobić, Leosiu. Zobaczcie, jaki słodki ten króliczek jest. Zabawmy cię tutaj. I kładziemy na ręczniczek i trzeba owinąć króliczka. Przytul ładnie, Leosiu. No super, weź do rączki. Proszę bardzo. Opiekujesz się króliczkiem. Subcio, zobacz. Mu zimno jest. Trzeba go okryć ładnie. Tuli robisz? Już utuliłeś ładnie? Tak. Trzeba wyjąć. Nie będzie bawił się. Zaraz, tylko trzeba jeszcze go wysuszyć, bo jeszcze jest mokry. To początku dobrze chodziłem. No, czesz ładnie. Czesu, tak. Leosiu, jak ci się podoba króliczek? Fajny. No to ja się bardzo cieszę, że ci się podoba. Mi też się podoba. Tak. A jaki masz kolor, Leosiu? Króliczka, jaki on ma kolor? Zielony. Niebieski. A ciocia jaki ma kolor? Zielony. Różowy. Chyba to tu. Za chwilkę, jak wysuszymy, ładny będzie, wiesz? Tak. Ciocia zaraz przyniesie suszarkę. I co teraz, Leosiu, będziemy robić? Suszyć. Suszyć? Chyba Nunia. No Nunia będziemy suszyć. Ja jestem tutaj, tak? Tak. Daj buziaczkę ładnego. No, piękny jesteś. I ja tutaj będę suszyć. Na początku Leosia. Jak ci się podoba? Fajny. A jak nazwiesz swojego króliczka? Tego. Jak nazwiesz? Jak będzie miał na imię? Kliczek. Kliczek. Będzie się nazywał Króliczek po prostu. Króliczek po prostu. Po prostu Króliczek. Widzicie? Wysuszyliśmy, zobaczcie, jakie urocze. Jeszcze trochę przeczeszemy, aby ładnie wszystko wyglądało. To tu trzeba. Tak, zaraz założymy. To dzieci to nią. Tak, zaraz się założy. Zaraz! Jest gotowy! Gotowy! Leosiu, jak ci się podobało? Jak ci się podobała niespodzianka? Fajna. Fajna. A będziesz się bawił z króliczkiem teraz? Tak. Tak, a będziesz z nim spał ładnie? Tak. Kochani, my skończyliśmy właśnie. Polecamy wam serdecznie, zobaczcie. Leosiu mi się bardzo podoba takie nagranie, tak? Tak. Fajnie było. Prześlij. Wszystki wie. Tak. Leosiu, prześlij buziaki. Ty mój złodziaku. Leoś, mój kochany, zaraz będzie się bawił swoim króliczkiem, tak?
widzę, że się bardzo cieszy, także niespodzianka udana. Także jeśli wy chcecie sprawić swojemu młodszemu rodzeństwu albo komuś z rodziny taką niespodziankę, no to myślę, że właśnie taki króliczek, piesek lub kotek, taka niespodzianka będzie świetnym rozwiązaniem. Także pozdrawiamy was serdecznie, przesyłamy buziaki. No prześlij ładnie buziaka. Słodziaczku, i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa pa. No, pomachaj ładnie.